Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Po dłuższej przerwie znowu wracamy do Los Santos, kurczę. Dobra, już się Lester odzywał SMS-owo, że już napad na Humane Labs jest możliwy do wykonania. No mam nadzieję, że kogoś znajdziemy ze znajomych. Godzina lepsza do nagrywania niż zazwyczaj, bo która dokładnie 18.20, o 15 dnia lipca. Ja ostatnio coś kurczę więcej czasu znalazłem dla was na nagrywanie i edytowanie materiałów. Niedługo to będzie już widoczne na kanale, z powrotem materiały wrócą, mam nadzieję, że dosyć regularnie. No ale no niestety nie podoba mi się to w 100%, dlatego że jeszcze nie mam magisterki napisanej do końca, więc no tak kurczę nie fajnie. Jednak byłoby lżej mi na sumieniu, gdyby praca już była gotowa i po prostu czekała na obronę. No ale o was też oczywiście nie mogę zapomnieć, po prostu bez przesady. Kanał już grubo ponad rok. Ponad 1400 osób jako subskrybenci, więc no bez przesady. O takiej rzeszy nie można zapominać, ale kurde, gdzie ja w ogóle jadę? Wracając już do samej gry. To nie jest ten kierunek. Musimy się dostać zupełnie gdzie indziej. Moment, kurde, czy ja jeszcze w ogóle pamiętam, co jest 5? No najwidoczniej nie, bo bawię się kamerami, jak oszalały. Nie, dobra, wróciliśmy do dobrej, ale pora włączyć GPS. I mój własny prywatny domek, 7 km stąd, no nieźle, a można się teleportować w jakiś sposób? Sędzio wezwę taksówkę, jeżeli nie jestem kompletnie biedny, a jestem? Tak właściwie nie wiem. Chyba najszybciej mógłbym to sprawdzić na stronie banku. Ej, nie, kurde, serio, co jest? Myślałem, że przed chwilą zrobiłem ręczny, ale tylko zmieniłem kamerę na filmową w trakcie jazdy, nieźle. Dobry prognostyk przed zbliżającym się napadem, który przypominam z racji braku komunikacji między mną a resztą graczy, jeżeli takowy uda mi się znaleźć, będzie zdecydowanie utrudniony. Nie, dobra, spokojnie, no to w takim wypadku zobaczmy się na miejscu, dopiero w samym mieszkanku. Przy okazji sobie odświeżę pewne umiejętności, których potrzebuję, które są wymagane, żeby ten napad się udał. Dobrze, że kuruma jest opancerzona. No dobra. A, jedziemy dalej. Ej, skutery! A. Co? Jak ty pojechałeś, człowieku, wyszedłeś z tego? Jesteś cały? Halo, żyjesz? Chyba nie. Okej, dobra, powiedzmy, że już przypomniałem sobie, czym się robiło, jak tu się żyje w Los Santos. A też dzięki temu przypomniałem sobie o dwóch sprawach. Pierwsza, musiałem zmienić nasz cel w GPS-ie, no bo wybrałem stare lokum superlamy, a nie obecne, tam gdzie można przygotowywać napady. A też druga sprawa, Brudny Szmal 2, nowa aktualizacja, którą musiałem zainstalować przed nagrywaniem, więc ten odcinek może być delikatnie krótszy o 15 minut z tego tytułu właśnie. No ale dobra, nie wiem co w ogóle wniosła nowego ta aktualizacja, więc nawet się nie będę dalej wypowiadał. W ogóle nie jestem na bieżąco ostatnio z grami. W Rocket League ostatnio chwilę zagrałem. Fajna gierka w sumie. Prosty koncert, ale bardzo miodnie, jak dla mnie. Nie, no dobra, wbijamy do środka i będziemy wysyłać zaproszenia, tylko że tym razem będę pamiętał, żeby umożliwić dołączanie wszystkim graczom, bo podobno ostatnio zostawiłem zamknięte, czy tam wyłączone i pff, i się później dziwiłem, czemu to tyle trwa i czemu nikt dołącza. Nie, ale dobra, ha, na szczęście jest. Dawaj. Stop, gdzie się, z którym się kurde skakało? Moment, możesz podskoczyć we własnym mieszkaniu? Chciałbym przetestować pewną mechanikę. Nie, nie możesz. Kurde. Mam teraz dylemat, czy jest to kwadrat, czy kółko? Kółko na pewno w Wiedźminie. Ostatnio chwileczkę sobie pyknąłem Wiedźmina, jeden materiał dla was nagrałem. Krótki. Oczywiście, jak to teraz w sumie z czasem bywa. Wiecie, jak jest krucho. Dobra, zobaczyć tablicę planowania. Pewnie, że tak. Co ci się w oczko stało, Superlamo? Jak Sub-Zero. Chyba w dwójce. W dwójce miał taką bliznę, czy w trójce? W trójce chyba.
Tylko nie wiem, czy już wtedy to był ten brat bliźniak, czy tam jakiś krewny, czy nie. Dobra, specjalny karabinek, bla 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 bla, skokie, wszystko, tak. W ogóle z funduszami u mnie całkiem nieźle widzę. Jeszcze i kamizelkę. To jest tak, otwarte dobieranie graczy. Wyślij zaproszenia automatyczne. I teraz tak, może ktoś jest. Ban. Ej, kurde. Nie, już myślałem, że to moi znajomi, a tu patrzę, a nikogo nie kojarzę. Nie, to po prostu ludzie z bieżącej sesji. Podejrzewam. Dobra, członkowie ekipy też poszło. Dobra, jak zwykle. Czekam po prostu, zobaczymy, kto dołączy. Może będzie taka sama niespodzianka dla was, jak i dla mnie. Pozytywna. Oby. Dobra, uwaga. I wszyscy, czy kogoś znamy? Nie, ale... Skrót ekipy. Taki znajomy, Rojo. Kurde, gości odszedł. No to dobra, no to jeszcze sobie poczekamy. No dobra, przynajmniej dwóch już jest. Nawet tam dzięki dobieraniu graczy otwartemu, tam jest większa rotacja tych ksywek na dole. Nie tylko po kolei alfabetycznie, ale naprawdę widać, że ktoś odrzuca, ktoś tutaj rozważa, bla 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 i tak dalej. Więc może pójdzie to dosyć szybko. Okej, jest i czwarty do kompletu, tylko czy tym razem nie odejdzie? To jest ważne pytanie. Nie, ale póki co dołącza, dołącza i dołączył. Dobra, więc już teraz go nie wypuszczę po prostu i jedziemy z tym koksem. Jak zwykle najwyższa ranga. Moja. Kurde, dziwne to jest naprawdę, bo ja tak rzadko gram. Nie inaczej, jest albo ja mam najwyższą, albo totalnie, kurde, najniższą, bo ludzie mają, nie wiem, 200, 300, 150, a ja cały czas czekam na RPG, ale granatnik i tak jest w porządku przecież. Robi praktycznie to samo. No, zresztą jak inną wyrzutnię rakiet mam, jakby co. No dobra, w każdym razie, jest już ekipa, podejrzewam. Okay, well done. Ej, ten nawet podobny. Take this up for a A living. tam ci w ogóle. We're making progress here. Like I said, nothing complex or dangerous, and that is exactly the way I want you to approach this next little task. We are going to borrow something off the Navy, an EMP. They're not gonna mind. Thing is kept on a Dobra, tej części plane. misji jeszcze chyba Plane nie is kept wykonywałem on a nigdy. boat. The boat is kept in the ocean. All No very to powinno być simple. You're ciekawie. borrowing something off the government, like a library. You are going to bring the plane here. We're going to unload the EMP, sell the plane to fund the rest of the operation, write out the late fees. Easy. After that, you need to deliver the EMP here. We're going to borrow a helicopter from here, and we should be good to go. All right? Great. Good. Call me. No dobra, to zostaje trzeci etap, ładunek. Nie no, czwarty dopiero później oczywiście, nie może tak przeskakiwać przecież. Dobra, podział siana trzeba ustawić jak zwykle 50-50, to znaczy 25-25-25-25. Normalny, wybrane, bla 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 bla, no dobra, kit. Zakup całą amunicję, no dużo nie musiałem wydawać, zatwierdzamy. O, tak, wszystko okej, okay, bo jeszcze mi odejdą. Nie no, skok na Humane Labs nie należy do najprzyjemniejszych. Taktyczny cichy, no kurde, czy to jest aż tak ważne? No dobra, w sumie wypadałoby, żebym się delikatnie wyróżniał. Dobra, gotowy. No i tam jeszcze będą sobie zmieniać pewnie, przebierać, wybierać. No, widzę, każdy się teraz postanowił zrobić delikatnie indywidualistą. Kurde, jedne maski gazowe. No, Blue Fumes. A widzę, wybraliśmy sobie samego gatunku. Kurde, widzieliście, już wjeżdżałem, żeby zmieniać na inny. Żeby totalnie każdy był z innej parafii. No dobra, ekipa wygląda, wam powiem, nawet dobrze, wygląda profesjonalnie. Tylko ta ostatnia osoba. I to nie dlatego, że płeć jest inna od trzech pierwszych. Tylko spodnie, bo ci mają takie, powiedzmy, do roboty, a tamta miała chyba ze skórki. Jest tak niezbyt nadające się. Gdzie jest mój pojazd zaraz tej cholery? Tutaj, dobra. Czekajcie, czekajcie, już biegnę po swoją kurumę. Widzę każdy swoim pojazdem. Nie, spoko, jestem. Chodź, chodź, chodź. Co, czy właśnie, gdzie tak właściwie mamy iść? Ponton. To ciśniemy. No nie musimy wszyscy jechać w jednym samochodzie, koleś, więc nie musisz tak trąbić tam z tyłu. Pięknie. Ładnie się zaczyna. Niech on hańbisz ten symbol tutaj na lewych drzwiach. Hańbisz go. No bo trzeba nosić z dumą, kurde.
Nie no inaczej, z dumą to jakby tam była mordercza lama narysowana. A nie ekipa piechola z piąchą. Nad tym można jeszcze popracować. No nie mówię, że ja, bo ja nie mam talentu artystycznego ani cierpliwości. Robi się to w takim edytorze niczym w pęcie. Ale naprawdę ledwo co znajduję czas, żeby dla was coś nagrać, a już nie mówiąc o bawieniu się w edytorze piksel po pikselu. Ale jeżeli ktoś z was ma czas, w końcu wakacje są dla większości z was. Nie żebym do czegoś namawiał, są bardziej kreatywne sposoby spędzania czasu, bardziej produktywne, no ale w sumie to jest i kreatywny, bo musicie wymyślić coś fajnego. No i produktywny, bo produkujecie nowe logo dla ekipy, no i w sumie. Jak nie macie co robić, jak się ktoś nudzi, z chęcią przyjmę. Dobra, tak właściwie mam udać się do pontonu, tak? To czemu ja jako jedyny chyba jadę tą drogą? A to mnie GPS poprowadził ładnie. Aj, brawo Kuruma. Opancerzony zderzak robi swoje. No, tylko on miał właśnie chronić bardziej przed pociskami, ale na takie uderzenia też się nada. Nie, dobra, żebym zaraz nie wpadł do wody tą Kurumą. Za dużo wydałem na tuning. Nie, w ogóle tak sobie myślę już przyszłościowo, że kiedy napady się skończą, to wrócą challenge, przyjdzie na nie najwyższa pora. Więc jakby co też w komentarzach już powoli możecie się szykować na nadejście tej wykopomnej chwili. Ej, dobra, czemu autentycznie jestem tutaj pierwszy? No dobra, kit. Ja po kilkumiesięcznej przerwie nagrywaniu i dojeżdżam pierwszy na miejsce. No spoko, ekipa... sami profesjonaliści po prostu. No, chyba, że czekają wewnątrz. No nie. No to okej, pozwólcie, że ja poprowadzę. Bo nie wiem jak tam z waszymi umiejętnościami prowadzenia takiej łodzi. Patrz, nawet nie będziesz musiał się zamoczyć. No chyba, że odpłynę za daleko na piach i osiądziemy totalnie. Koleś, naprawdę nie musiałeś tam pływać. Serio, starczyło podskoczyć tylko. No dobra, i ostatni. Dobra, jakby co jeszcze możemy, no. O Jezu, na kobietę bym nie poczekał? Pewnie, że poczeka. Klasyczny ze mnie gentleman. Dobra, usiadłaś? No to pięknie. Teraz tak, gdzie? A powiadacie, że tam. No szkoda, że nie ma linii wyznaczonych. A, dobra, Lester służy, to jest za taki werbalny GPS, określa przynajmniej kierunek. Ale też jakby co jest kropeczka. Tak, tak, już wiemy, wiemy, tłumaczyłem to wcześniej. A w ogóle czemu jedziemy bez radia? Pasażerowie się nudzą, no chciał któryś raz z rzędu słychać pieprzenia Lestera. Bo na pewno nie jestem tutaj jedyną osobą, która wykonuje ten napad po raz pierwszy. Choć nie, moment, jeżeli to będzie... Ej, moment, to może być to samo... Nie, nie, to nie jest to samo, co wykonywałem z Namo i z Tostami. Nie, nie, nie. Tam mieliśmy ukraść Hydrę. A tutaj zupełnie co innego. EMP. Więc nie, to nie jest ta misja, czyli faktycznie wykonują pierwszy raz. Nie, ale serio muszę też powiedzieć... kurczę, no woda tutaj wygląda lepiej niż w Wiedźminie. Sorry CD Projekt Red. No takie są fakty. No ale kurde, dobra, i tak. Walsa fabularna jest tutaj po stokroć gorsza niż w waszej produkcji, więc nie macie się co gniewać. Ja, widać go na horyzoncie. Może przestać strzelać już? Tak od razu. Ktoś tu chyba chce spieprzyć nam ten napad. Jak co? Bo nie czytałem w ogóle napisów, tylko skupiłem się na tym co słychać. O kurde. Dobra, w potyczce z samolotem raczej nie mamy szans. Jesteśmy tylko pontonem. Albo czwórką ludzi, takim kwartetem. Ej, moment, co ten lotniskowiec zardzewiały cały jest? Kurde, jak wy to utrzymujecie w porządku? Ej, tu może? Nie, od tej strony powiadacie, tak, aha. A, koleś nie wytrzymał. Wolał się zamoczyć. Ej, nie, spokojnie, kurde, ludzie! Naprawdę, ja chcę was wysadzić pod sam brzeg. Kurde, dobra, trudno, nie chcecie to nie. Też wysiadam. No patrzcie, tylko ja jako jedyny chyba
suchą stopą wyszedłem z tej sytuacji, dobra. Karabin bezkolbowy, jedziemy z tym koksem. Czy jeszcze pamiętam, jak się strzelał z autoaimem? Pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Tylko kurczę, jak się przylepiało do bloka i osłon. Dobra, o kurde. To było całkiem niezłe, choć nie zamierzone totalnie. Nie, ale mam wrażenie, że już wykonywałem tą misję jednak. Ej, the jet? Czy nie, faktycznie tutaj mamy hydrę ukraść? Kurde, jak ja słucham tego Lestera. Ej, dobra, dobra, bo na normalu zaraz padnę. A przypominam, wtedy jak grałem tą misję, to graliśmy na najtrudniejszym poziomie trudności i nie padłem ani razu. No bo trzymałem się z tyłu, bezpiecznie. No a tutaj troszeczkę biegnę, jak John Rambo. Ale pewnie i tak z obronną ręką z tego wyjdę. No chyba, że będę strzelał w rakiety, które będą zbyt blisko mnie po prostu. No, no ta rakieta jakby się, no właśnie, wysadziła. Spoko. Rozmasowany atak? Czemu kości z granatami idzie? Nie, okej, okay, ja ich naszych eksplozjami wysadzić nie mogę. Ej, ale tak swoją drogą? Dobra. Użyjmy sobie czegoś, delikatna... użyjmy sobie czegoś. Pienkius, pienkius. Ej, czemu to nie działa? Ej, cola nawet nie? Pisswasser? Nic nie działa? Meteorite? Przez głupią kurde maskę? Nie, stop, coś tam się dzieje. Pasek zdrowia rośnie. Dobra, ukradnij hydrę. Proszę bardzo, tylko gdzie ją kurde znajdę? Tu nie wejdę na górę. Kiedy lećmy za nimi. Dobra, dobra, bo beze mnie oni kurde zginą. No daj, przeskakuj, lamo, no ej. No ktoś leciał tędy. Jest i apteczka, pięknie, ale już jej kurde nie potrzebuję oczywiście. No moje garbate szczęście, jak zwykle. Nie, zostawili mi kogoś tutaj do rozstrzelania. Słyszę strzały, jest dobrze. Ale nie, wcale jednak nie jest dobrze. Ej, a wiecie co, a może szybciej będzie, jak dolecę do nich laserem na przykład? Nie, można? Kurde. Bym wyleciał sobie tutaj, tym wyjściem. Ej, dobra, dobra, czy może pani wie, co jest grane? Nie? Ja też tego się spodziewałem. Dobra, może na górę. Ja aż nie fajnie tak błądzić. No ale cóż poradzę wam na to, że pierwszy raz tutaj biegam od paru miesięcy. Nie no, może tam ci dadzą radę sami i po prostu będę opuścić te rewiry. Dobra, ona myślała chyba, że ja znam drogę. Jak głęboko się pomyliła. Oj, jak bardzo. Ojej, oj. Może faktycznie tutaj, maleńka. Spróbujmy szczęścia tu. Nie? Oczywiście, że nie. Potrzebujemy, Lester, bardzo dokładnych wskazówek teraz. No tak, jeszcze do tego. Mistrz akrobacji się włączył. Kid, nie wiem, lecę za nią, ale... Nie wiem, może ta drabina tu... Może to nas gdzieś zaprowadzi. Nie chcę krakać, ale to może być to. Albo wcale nie. Dobra, no ale tu nie wchodź, nie ma sensu. Nie, cholera, naprawdę, zaczęła mnie to już denerwować. Gdzie mam kurde iść? Dobra, tam widzę jakiegoś łebka. Może tędy da się jakoś wejść? Nie, no na pewno nie. Dobra i pięknie, tylko teraz nawet nie będę mógł osłaniać. No to pięknie, no to super, no to świetnie. Nie, naprawdę, poziomem na marki czasami przerażam samego siebie. No dobra, dobra, Lester, no nie widzisz, że staram się naprawdę, zdejmij odrzutowce. Jak? Kurde, jak? Ej, w sumie? W sumie? Ej, może się jednak jakoś przysłużę, no ale oczywiście jak na złość. Z tej strony nie ma wyjścia. Nie, dobra. Mam nadzieję, że on będzie latał tutaj w pobliżu, że nie odlatuje gdzieś tam dalej, bo moje rakiety nie sięgną, ale... No pomysł chyba najlepszy z możliwych, w momencie kiedy nie zna się wyjścia. Totalnie. Ej, kurde, no znowu zabłądziliśmy. Dobra, przynajmniej ja. Nie, serio, ona biega za mną. Dobra, tutaj w prawo, może tu. No może tu, serio, już tutaj naprawdę tak wąskie są te korytarze, że po prostu nie wiem, gdzie jestem. Na pokładzie tankowca, czy tam, nie no, tankowca? To jest bardziej lotniskowiec. O, dobra, jest i dziura. No chociaż jednego. No jakoś się przysłużyć tej drużynie, bo aż siara, wstyd. No kiepsko reprezentuję moją ekipę w tym momencie. No, no tak go nie trafię, bez namierzenia. O kurde, wiadomo, że... Ej,
Dobra, no i tak miałem wykorzystać tą rakietę. Ale już myślałem, że tu po linach może. Kurde, no dalej, tutaj w tą stronę, koleś. Chcę nieść pomoc, a nie mogę. Dobra, kid, jestem zmuszony walnąć w ciemno jedną. Ale chyba poleciała akurat w mojego, no i pięknie. Dobra, tam jeden zestrzelony znowu, z tej strony nikogo. Kurde, jak tam wejść na górę, naprawdę tak niewiele mnie dzieli, tu by się drabina przydała. Pięknie, eskorduj Hydrę. Się przysłużyłem drużynie. Dobra, wiecie co? Idźcie beze mnie. Nie, autentycznie, ja tutaj zeskakuję. W tym momencie na dół, skaczę na główkę. I mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest mój ponton. Dobra, umiesz na główkę skakać? No mam nadzieję. Dobra, chociaż to było w miarę epickie, niczym Solid Snake, Metal Gear Solid 2. Jedna z moich ulubionych scen. Kiedy Snake zrywa kajdanki i wskakuje za Metal Gear Rayem do wody. Kurde! Normalnie takie ciary na plecach za każdym razem. No, ostatnio nawet szukałem tej sceny. Oj nie, rozbił się. Cholera jasna, Hydra uległa zniszczeniu. Dobra, tym razem lecimy za wszystkimi. Mam wrażenie, że to, że to się nie udało, to jest w większości moja wina, więc momentalnie szybki restart. No i oczywiście, jeżeli jakieś bonusy były za wystartowanie bez szybkiego restartu, no to poszły w... no. Tam, gdzie raki zimują. Okej. Okay. Nie, no fuck, no. Nie, nie. Szybki restart. Przez moją opieszałość w graniu bym mocno mało wyszedł. Kurde, już tutaj na pokładzie samym? I jeszcze na górze, tam gdzie nie mogłem się dostać, ale pięknie. Super. Nie, naprawdę fajnie, bo nie wiem, czy byłem w stanie tutaj dotrzeć znowu. Znaczy znowu. Spróbować znowu i tym razem z należytym końcowym efektem. Dobra, niech ktoś inny weźmie Hydrę. Ja sobie powiedzmy wezmę tego laserka tutaj. Dobra, mam nadzieję, że pani tym razem wie, co jest grane. Nie, ona stoi tam w miejscu. No i pięknie. Dobra, pozwólcie, że wystartuję pierwszy. I ja nie wierzę, i Kenny Loggins akurat w radiu. No idealnie dopasowana piosenka. Tylko szkoda, że prawa autorskie się wbiją na pewno na to nagranie. Kurde, Danger Zone. Nie, dosłownie za każdym razem. Nieważne, czy ja chcę dodać od siebie, gdzieś tam w tle, po cichutku, żeby leciało, czy jest to w radiu. W samej grze, no i tak, zawsze jakieś roszczenia. Dobra, czym się strzelało? Tym się strzelało. No i pięknie. Co? Co się kurde stało już? Już? Okej. Okay. Dobra. Mogłem trzymać się blisko, byłbym przynajmniej świadkiem tego zdarzenia. Nie wiem. Może był to wypadek, a może ktoś po prostu jak kretyn strzelił kilka razy rakietą w tą Hydrę. Nie wiem. Ale próbujemy jeszcze raz. No do trzech razy sztuka. To jest ten trzeci już. Ej, ale w sumie z drugiej strony... Mimo wszystko troszeczkę słabo, że respawnujemy się już w tym miejscu, bo teraz nie nauczę się tej drogi po prostu na górę i będę następnym razem też błądził. No, albo będę miał więcej szczęścia. Nie, serio, Hydra uległa zniszczeniu, to może ja ją przejmę, co? No, może tak będzie bezpieczniej. Co wy na to? No patrzcie, jestem pierwszy, no on bardzo... No dobra, niech... Chcesz do mnie strzelać? Proszę bardzo. Napraw swój błąd, bo to raczej na pewno byłeś ty. Dobra, ale to pani cały czas tam stoi. Chyba odeszła od konsoli. A bardzo mnie to martwi. Bo od niej zależy powodzenie tej misji. No może zginąć góra dwa razy. Przecież nie, sorry, góra raz, bo jak drugi raz zginie, to jest podpoka. Dobra, tym razem Kenny Loggins już nie leci, więc roszczeń może faktycznie nie będzie. Nie, ale okej, postrzelajmy sobie trochę, albo w sumie... Jest Kenny Loggins cały czas! A, no nie ma lepszej muzyki, co... No i znowu! Co naprawdę? Ej, widziałem za mną, chyba ktoś się w powietrzu zderzył z tą Hydrą. Nie, dobra, szybki restart tym razem, nieważne, możesz mi strzelać w plecy, nawet w podlicę. Nie ma opcji, ja to pilotuję. Jeżeli wystartują po raz czwarty, bo coś mi się nie chce wierzyć. No, chyba to się nie udało, albo wszyscy tak szybko wcisnęli R2 po prostu. Nie, ale dobra, koleś, miałeś trzy okazje już. Więc pozwól, że teraz ja spróbuję po raz pierwszy i gwarantuję, że to się uda. Jeżeli przypadkiem nie przełączę trybu latania w Hydrze i się nie rozbije. Dobra, to się jeszcze zobaczy. Ale teraz wykorzystam swoją uprzywilejowaną pozycję, moje pole position tutaj w
w tym biegu do samolotów. I ja zasiądę za sterami. Dobra, 3, 2, 1, start, koleś. Łotaj, no nie było startu, fast start, no. No nie będę pierwszy. Chyba nie będę pierwszy. No chyba nie będę pierwszy. A jednak jestem. No spróbuj mi rozwalić teraz ją. No spróbuj. No nie bądź taki. Okej. Dobra. Dobra, nie wiem co zrobiłem. Nie tak chciałem latać. Cholera, kurde, dajcie mi latać normalnie, nie wiem jak przełączyć tryb. No jest... kiepsko. No jest kiepsciutko. Jest tryb wiszący, je, no nareszcie. Dobra, ale schowajcie po wozie. Schowane. Dobra, co to ma? Ma rakiety. Jak miło. Nie, dobra, ale zostańmy trochę bliżej. Albo w sumie. Można też delikatnie postrzelać. Dobra, ale tak, żeby się nie rozbić. Dobra. Gdzie jest Kenny Rogers, kurde? Tylko jego mi tutaj brakuje teraz. No, Phil Collins. Cholera, nie. Nie ma co ryzykować. Jak keep going? Chyba w rozwalaniu keep going. No, chyba nie kazał mi odlatywać gdzieś. Ej, wow, czy ja byłem bardzo nisko przypadkiem? To po prostu chmurki. Powiem wam tak. Chyba sam będę musiał porozwalać wszystkie. Dobra, strzelają do mnie, strzelają, ale to jeszcze nie koniec. Oj, ale bym się rozbił hamsko. Dobra, ale dwóch graczy, nie wiem czy zauważyliście, ale dalej jest na układzie lotniskowca. Oj, mnie też namierzają. Dobra, ktoś na kogoś zestrzelił. Pierwszorzędnie. Nie, ale serio, zobaczę co oni tam robią na dole. Czy kłócą się o jeden samolot na przykład? Czy się obraził Richard za to, że podsiadłem go w tej hydrze? Aha! Dobra, Blue Fumes popełni samobójstwo, chyba widząc mnie. Wow, 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 skąd to? Czy oni do mnie próbują strzelać? Moi wła... Nie, no kurde, i to jest właśnie to. Takie napady powinno się rozgrywać tylko i wyłącznie z ekipą. No, zwolnij, zwolnij. Ej, nie zestrzeliłem go? Kurde, Hydra ma tak słabe rakiety. To jest, kurde, niższy kaliber. Dobra, chybiona moja rakieta. No, niewielu ich zostało do zestrzelenia. Chyba już to już wszyscy. Czy jeszcze ostatni gdzieś. Dobra. Z Hydrą szybko do punktu odbioru, bo może tamci się teraz nie zabiją. No i znowu Kenny Rogers, no oni dobierają to specjalnie, bo wiedzą, że to pasuje. Po prostu. Kurde, dobra, ale nie, już. Walić te roszczenia. Lepiej ich nie mieć. Nie, ale serio, mam nadzieję, że teraz nikt nie postanowi popełnić samobójstwa. No to może starczy wskoczyć do wody i się utopić. Naprawdę niewiele trzeba zrobić, żeby nam to wszystkim spieprzyć. Tam ktoś strzela. Co? Ej, dobra, wiecie co, ja spróbuję wylądować klasycznie, bo raczej trybem wiszącym się rozbije. Po prostu. A może nie, a może wcale nie. Cholera, nie wiem, nie, dobra. Póki co oni nie giną, więc teraz wszystkie nadzieje pokładane są we mnie. No, na szali bardzo wiele w tym momencie, a ja się kręcę, robię beczuszki sobie i spirale. Nie, dobra, to już niedaleko, tak? No to może już pod wozie. Dobra, podwozie gotowe, wysunięte znaczy się. Teraz tylko ładnie wylądować. No dobra, gdzie? Do hangaru? Tak? Do Trevora? Naprawdę? On takim sprzętem się też obsługuje? Ej, kurde, nie nad więzieniem. Nie nad więzieniem. I też nie w wiatraki. No dobra. Powinno się udać. A, no dobra, czyli jednak trzeba tryb wiszący. No, powiedzmy, że to jest już blisko, więc może już. Dobra. Kurde, jeszcze nie wisi.
Dobra, i teraz niziutko, niziutko. No, z sercem, z sercem. A, do hangaru mam ją postawić, tak? No, dobra. Może uda mi się wlecieć. Nie, dobra, już jesteśmy na ziemi. Spoko. I teraz wyłączmy tryb wiszący, dobra, i wjedźmy tam. Klasycznie tak to samolotami się robi. Ej, nie rozwal się we mnie, proszę cię, nie rozwal się we mnie, bo już naprawdę wleciałem. No! No! Stój! Udało się? Jest! Mimo ułomności współgraczy i mojej własnej. Ułomności nas wszystkich. Jakoś się udało. Pięknie. A, chyba, że ludzie po prostu brali udział w tej misji, bo chcieli sobie polatać hydrą, a ja ich zabrałem. Ją sprzed nosa, no może o to chodziło. Okej, dobra, teraz po prostu wykonać to zadanie. Najtrudniejsza część, tam gdzie komunikacja jest nieodzowna po prostu. Dobrze, że to nie bomba atomowa. Ej, właśnie, jeszcze Walkirię trzeba machnąć. Dobra. No i pięknie. Kiedy zapłata za to wszystko? No dopiero po napadzie niestety, Joani. Dobra, jaki medal dla Piechola? Piechol znowu platyna! Nie wierzę. Nie, no dobra, w sumie teraz już można się pogodzić z tym, że aż taką stuprocentową lamą nie jestem. Taką 95%ową, o. Kurde. Nie, dobra, kochani. Ale ja w tym miejscu ten odcinek z GTA Online kończę i momentalnie zasiadam do nagrywania następnego, więc może tym razem jakiś znajomy się znajdzie w naszej drużynie. Ja bym się ucieszył. Dobra, trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć, hej!